Aleluja. Ja mam, nazywam się Mariusz Wójcik. Nie wszyscy mnie tu znają. Kto zna, to zna. Ja chciałem taką historię opowiedzieć mojego życia, bo ja się nawróciłem 30 lat temu ponad. I byłem nocnym złodziejem, ale zanim do tego doszło, to moim idolem był taki człowiek, Roman Koszewski z zespołu thrash metalowego Kat. Okultysta i satanista. No i był takim inspiratorem dla mojego życia. I co się wydarzyło? Poznawałem fajnych kolegów, z którymi żeśmy wyskakiwali w noc na różne takie, nie wiem, przestępstwa delikatne. A później się działo coś takiego, że małe nas nie interesowały, tylko potężne. Czyli jak było zamówienie na alkohol, to cały magazyn. To były lata 80. Czy inne sprzęty, tak dalej, tak dalej. Okej, dobra. Okej, w porządku. No i mogę powiedzieć tak, trwało to przez jakiś czas, 86 rok, dostałem się do zakładu poprawczego. No i tam to nie było, że miałem się poprawić, tylko to była szkoła kształcenia, żebym dalej był lepszym przestępcą, jak byłem. No i powiem wam tak, przeskoczę, bo nie chcę dużo czasu zabierać. Jak miałem wychodzić, to wychowawca, człowiek około 30 lat, powiedział, że ja z żoną będę o ciebie się modlił. Byłem zaszokowany, bo ani nie był księdzem, ani kimś takim, tylko że był taki, który za przeproszeniem dawał nam w dupę, żebyśmy chodzili jak w zegarku. Okej. No i później, jak opuściłem ten zakład poprawczy, to poznałem lepszych ludzi, doświadczonych, wykwalifikowanych, że robiliśmy numery takie, że pieniądze były bardzo duże, takie, że wszystko leciało na alkohol, na kobiety, że mogłem robić, co mi się podobało. Jeździć tu i tam i tak dalej. I trwało to przez 2 lata, aż do pewnego momentu, że tak żeśmy pili, tak żeśmy bawili się życiem, dyskoteki, koncerty też metalowe, a żeśmy się, no nie wiem, straciliśmy czujność, że w pewnym mieszkaniu wynajętym mieliśmy towar alkoholu, sprzętu, dosyć dużo. I policja, wtedy jeszcze milicja, szyby, drzwi, wszystko leciało, gleba i nas kuli. No i niestety, aresz śledczy w Gliwicach, to był zakład ten, gdzie taki znany najmrocki uciekł, to na pewno się słyszeli, 80 lata. No i dostałem wyrok 4 lata. Po roku dostałem przepustkę z jednego z ośrodków, no bo jako pierwszy raz. No ale też mi, można powiedzieć, to nie dało na żadną poprawę, tylko jeszcze gorszym człowiekiem się stawałem, rozrabiałem i tak dalej. Nie wróciłem z przepustki i później nabawiłem się wyroku kolejnego, czyli około 6 lat jako recydywista. No i wywieźli mnie do Rawicza na zakład zamknięty już. No i tam chciałem podjąć jakąś naukę, coś zmienić w swoim życiu, no bo wiedziałem, że w dół lecę. No i jeszcze nawet dyrektora w szkole w więzieniu okradłem, co już ktoś mówi, że to jest nienormalne, jak można jeszcze w więzieniu kraść? Że jakaś porażka. No i stawiałem po czasie na zwolnienie warunkowe, no i mi powiedzieli tak, że jestem zdemoralizowany, nie nadaję się do społeczeństwa, że po prostu nie wiedzą, co ze mną zrobić, gdzie mnie wywieźć w końcu. Ale w pewnym momencie tam pojawiali się chrześcijanie, zacząłem mnie to interesować, czyli ta modlitwa gdzieś zaczęła działać od tego wychowawcy, tak powiem. No i zacząłem pismo czytać, zwracać się modlitwy do Boga i oddałem życie Jezusowi. Ale to nie było tak od razu, że jak wyszedłem na wolność po tych kilku latach, że byłem święty, idealny, tylko nadal gdzieś tam coś próbowałem. Ale przyszedł taki moment, że postanowiłem, oprócz odrodzenia, wiadomo, które się przed modlitwą wydarzyło, że w duchu stałem się nowym człowiekiem, ale w umyśle jednak jeszcze byłem tym kryminalistą. No i co się wydarzyło? Że postanowiłem odciąć wszelkie kontakty z moimi przyjaciółmi, z tymi, no, co żeśmy tam pracowali na nocną zmianę, tak to ujmę. No i trafiłem do kościoła zielonośrodkowego. No i wtedy Bóg dał mi widzenia. Nie wiedziałem, co to jest i co z tym zrobić, czy ze mną coś jest nie tak. No i dostałem się pod skrzydła takiego człowieka, który był liderem grupy proroczej. Tam je szlifował od A do Z, czyli trening taki. No ale co mogę powiedzieć dalej?
że byłem w religii przez te wszystkie lata. Tutaj jestem od roku. No i wszędzie tylko, że to musisz, tamto musisz, albo wpływaj w łasce, jak to było w Spichlerzu. Wszystko samo się zrobi, niestety nic nie działo. No i w międzyczasie też skończyłem 6 lat szkół biblijnych, czyli umysł napakowany wiedzą, nic więcej, ale wszędzie mówili, będzie poprawa, zobaczysz, zmieni się, ale jednak nie. I dopiero na koniec powiem, książka Fundamenty Wiary Artura, no to widzę, że tam jest naprawdę złoto, tam są diamenty, że dokopuję i widzę tą prawdę, która przemienia. I jednym z takich elementów, co wiecie, tu z taką dziewczyną chodzę, Anią, co jest z Ukrainy, obecnie was, ona jest we Lwowie od wczoraj i od niej pozdrowienia macie wszyscy, że miałem taki problem, który mnie męczył gdzieś tam od przeszłości, zazdrość. Ona lubi tańczyć, jak ona chodziła, to mnie szlak trafiał, bo zaraz jakieś miałem wyobrażenia, zdrady, tak dalej. I miałem rozmowę z Tomaszem Dorożałą, który powiedział, co ty myślisz, że zamkniesz się w pokoju i wtedy będziesz się leczył z tego? Nie. Mówi, puść ją i wtedy, nie? I tak samo z Agatąśmy rozmawiali. I w pewnym momencie, jak tu z Mateuszem ona zatańczyła, gdzieś mnie to puściło i teraz pozwalam jej chodzić i jestem wolnym człowiekiem. Amen. Czyli łaska działa. Amen. Dziękuję.